Buspasy zostaną udostępnione motocyklistom? Mamy decyzję władz w tej sprawie. Wielu długo czekało na słowa prezydenta. Znamy szczegóły. Buspasy to wydzielone fragmenty jezdni, a poruszać się po nich mogą autobusy komunikacji miejskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu na najbardziej zakorkowanych ulicach szybciej możemy poruszać się transportem zbiorowym, niż prywatnym samochodem. Grono mogących skorzystać z buspasów stale się powiększa. Obecnie z wydzielonych fragmentów korzystać może transport zbiorowy, uprzywilejowane pojazdy na sygnale, a także taksówki. Czy do tego grona dołączą motocykle? Poznaliśmy decyzję, na którą wielu czekało. Są powody do radości, niestety, póki co tylko w jednym mieście. Buspasy także dla motocykli. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podczas dzisiejszej konferencji prasowej potwierdził otwarcie wszystkich stołecznych buspasów dla jednośladów. Jak podkreślił, jest to decyzja, która zapadła po wielu miesiącach badań i analiz. Pilotażowy program zakładał również przemodelowanie sygnalizacji świetlnej. Decyzja warszawskiego ratusza poparta jest pozytywną opinią Komendy Stołecznej Policji oraz tramwajów warszawskich. Dalsza część pod galerią. W ocenie zasadności tego pomysłu kierowaliśmy się przede wszystkim bezpieczeństwem. Przez dwa sezony sprawdziliśmy w praktyce, jak dopuszczenie ruchu motocykli wpłynęło na bezpieczeństwo i funkcjonowanie buspasów. Wnioski są pozytywne. Motocykliści z odpowiednim poszanowaniem potraktowali przywileje jazdy po wydzielonych pasach, a ze strony kierowców autobusów komunikacji miejskiej nie mieliśmy uwag krytycznych, powiedział na konferencji prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Buspasy dla motocykli będą dostępne od drugiego weekendu czerwca. Jak podaje stołeczny ratusz, obecnie trwają zaawansowane prace nad pełną korelacją sygnalizacji świetlnej, tak aby przejazdy jednośladów były bezpieczne. Zarządzany przez Trzaskowskiego ratusz informuje, że udostępnione będą następujące ciągi: UL. Puławska, za Doliną Służewiecką do ulicy Niedźwiedzia w obu kierunkach, Bitwy Warszawskiej, na odcinku Grójecka, AL. Jerozolimskie, oraz Modlińska, na odcinku Kuklińskiego, Elektronowa. 2. Czy uważacie, że takie zmiany powinny zostać wprowadzone w całej Polsce? A może sami jesteście motocyklistami? Źródło: interia.pl.